Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Dzięki kropa, dzięki. Tylko kuźwa na mnie nie skacz. No, dzisiaj będzie świat według kina. Dzisiaj będzie o pewnej książce, która zresztą to widzicie w opisie. Jest to książka Charlie. Troszkę poopowiadam, myślę, że troszkę o sobie, troszkę o książce. Słuchajcie, ten vlog nie będzie należał do jednych z tych zabawnych, lekkich i w ogóle. Przynajmniej mam takie wrażenie. Natomiast to, że nie jest zabawnie, nie zawsze znaczy, że jest smutnie. I pamiętajcie, pomimo tego, że czekajcie, trzeba wyciszyć, mam nadzieję, że wiatraka za bardzo nie słychać. Pomimo tego, że mogę się wydawać lekko smutna, to powiem wam, że po prostu jestem lekko zamyślona. Jeżeli chodzi o książkę Charlie, która w ogóle, jak się skapłam dzisiaj, jest książką z 99 roku, na której podstawie powstał film, który właśnie zaczęłam oglądać, ale stwierdziłam, że na samym początku nagram wam vloga. Jest to książka stara, ja o niej, powiem szczerze, do tej pory nie słyszałam. Natomiast słyszałam o filmie, ale wiedząc, że gra tam Emma Watson, a ja nie jestem fanką, że tak powiem, świętej trójcy z Harry'ego Pottera. I staram się z nimi jakoś filmów poza Harry'em Potterem nie oglądać. To też na ten film nie zwróciłam uwagi, to po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem fanką dramatów. Jeżeli chodzi o to, co czytam, to czytam różne książki, bo zdarza mi się czytać poradniki różnego rodzaju, zdarza mi się czytać jakieś w sumie takie bardziej komediowe, zdarza mi się czytać thrillery, horrory z lekką odrobinką romansu, bo romansu nigdy za wiele? Nigdy za mało? W sensie musi być go mało, bo inaczej nie zdzierżę. No natomiast Charlie był dla mnie, znaczy myślałam o tej książce jako wyzwaniu. Ale o tym, dlaczego tak myślałam, za chwilę. Muszę wam powiedzieć tylko tyle, że byłam dzisiaj strasznie, strasznie niewyspana i strasznie jestem zmęczona, nie ukrywam. Strasznie krótko spałam. Wróciłam z obiadu, umówiłam się na live'a z Wojtkiem, więc stwierdziłam, że się prześpię przed live'em. Miałam 4 godziny, więc mówię tak akurat, żeby się kimnąć, nie? W międzyczasie właśnie gadałam coś z Danielem na temat Charlie'ego, bo on bardzo tą książkę chwalił. Zresztą pojawił się ostatnio u niego na kanale, bodajże ten kanał się nazywa Inny Wymiar? Inny... chyba? Daniel, wybacz, że nie pamiętam nazwy swojego drugiego kanału, ale masz tylko 2 filmy i tak to mam w subskrypcjach i tak mi to przyłazi i tak. A jak mi nie przylezie, to i tak mi zlinkuje, że umrze i spłonie. Nie no, żartuję. Słuchajcie, ten film, jak ja nie jestem fanką ogólnie takich filmów głębokich, znaczy to ten ogólnie filmów, w których gdzieś tam mam jakiś taki przekaz i tak dalej. Myślę, że jest to związane z tym, że ja mam no myślę, że jakieś tam doświadczenia w życiu mam, tak? Może niekoniecznie wesołe i tak dalej. I wiele mnie już życie nauczyło, więc to, co dla niektórych może być odkrywcze, dla mnie jest po prostu czymś, co ja już wiem od jakiegoś czasu, tak? I nigdy nie byłam fanką, znaczy nie powiem, że nie lubiłam poważnych filmów Daniela, bo je lubiłam i oglądałam, oczywiście każdy jego film oglądałam, tu się mogę przyznać. No oprócz tych początkowych o muzyce, może tam wtedy nie każdy. No mniejsza o to, w każdym razie nawet z tych poważniejszych każdy oglądałam. Każdy mu, gdzieś mu tam zdradzałam swoje prywatne zdanie na temat tego filmu. Słuchajcie, jak obejrzałam jego film na kanale Inny Wymiar. Tak, odnośnie film właśnie nawiązujący do tej książki. Powiem wam szczerze, że pomimo tego, że film był bardzo poważny, ja tam się w jednym momencie strasznie zaczęłam brechtać. Co mu zresztą napisałam, ale to trzeba bardzo dobrze znać Daniela, żeby wyłapać jeden mankament. Wtedy myślałam, że umrę ze śmiechu. Pomimo to obejrzałam film do końca i uwierzcie, że w moich oczach pojawiły się łzy. Ja wam dam gdzieś, myślę, linka w opisie do tego filmu.
Dlatego, że nie wiem, jakoś tak bardzo mnie urzekł, bardzo mnie dotknął i mi się on bardzo podobał. Dlatego postanowiłam, że z tą książką się zaznajomy. Także słuchajcie, wróciłam i już miałam iść spać i jakoś się zgadaliśmy z Danielem na fejsie. Aha, bo mu napisałam, że mi tą książkę pożyczył. No powiedział, że teraz jego mama czyta, ale jak skończy, tak będę chciała, to mi wyśle jakąś tam pocztą polską czy coś. Przy czym wyszło, że w ogóle, bo coś tam wspomniałam, że jak mi Daniel mówił, że nie lubi poczty polskiej, ja wspomniałam, to może wyślij mi to po prostu kurierem. I nagle wyszło, że ta książka kosztuje 25 zł, bo tyle kosztuje, dokładnie 24,99. Także tak pomyślałam po chwili, że kurde, szkoda kasy, tak? Bo jak on mi wyśle to pocztą, ja przeczytam, pocztą mu odeślę, to zapłacimy tak naprawdę tyle, co bym zapłaciła za książkę, mając ją dla siebie, tak? Także stwierdziłam, że kurczę, no to sobie pojadę do Empiku i ją kupię. W ogóle kupiłam ostatnią książkę. Kropa, Jezus Maria. Sorry, ale kropa, mogę też skoczyć. Ostatnio się wspinała na lodówkę. Prawie mi rękę urwała. Co zresztą możecie zobaczyć. To nie jest wcale jakiś taki, wiecie, że za bardzo przeżywam. Nie. Prawie mi rękę urwało. W ogóle boli mnie to drugi dzień. No tak, talip. Musi spić na floku. Tu jest talip. No, mniejsza o to. Słuchajcie, ja pojechałam po tą książkę i wróciłam z nią do domu. Miałam się położyć i stwierdziłam, że a to przeczytał sobie jeden tam z listów. Bo w ogóle dowiedziałam się, że ta książka, że tak powiem, jest złożona. Kocham cię, ale idź sobie. Z listów. W ogóle słuchajcie, okładka. Powiem szczerze, bardzo mi okładka przypomina. Znaczy, bardzo mi się kojarzy z Danielem. To zdjęcie, tak nie wiem, jakoś tak bardzo, bardzo sprawia, że o nim myślę. Talib, idź sobie teraz. Napis na okładce głosi: drogi przyjacielu, piszę do ciebie, bo jako jedyny mnie rozumiesz. Chciałbym ci opowiedzieć o moim życiu, o seksie, narkotykach, związkach, akceptacji. Czarny. Szczerze, moje pierwsze wrażenie było po pierwsze dramat, po drugie książka. Jak znam życie, będzie typowo emo, po trzecie listy, których no niekoniecznie są to książki dla mnie. Trochę mi się forma listów kojarzy z różnego rodzaju biografiami, a ja biografii nie trawię i nienawidzę ich czytać. Natomiast moja siostra bardzo je lubi, więc może jej podeślę książkę. A mniejsza o to. Idź mnie stąd! Ja mam nadzieję, że was nie przynudzę tym vlogiem, ale jestem bardzo zafascynowana, więc muszę się po prostu tym z wami podzielić. Także słuchajcie, no wróciłam do domu, mówię, przeczytam sobie pierwszy list. Otwieram sobie książkę. Se książkę. Bardzo ładna w ogóle czcionka, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o rozdział, czy też okładkę. Widzimy, że tam 25 sierpnia 1991 roku. Kina miała 3 lata. Książka ogólnie dzieje się w latach, kiedy ja miałam lat 3 i 4. Bardziej jestem w stanie się z nią, myślę, w jakiś tam sposób utożsamić, bo mój brat w tych latach miał lat 17-18, tak? Także bardziej, powiedzmy, odpowiadał wiekowi Charlie'ego i łatwiej mi jest przez to ogarnąć tą książkę, tak? Słuchajcie, no i tak właśnie ją wzięłam. Mówię, kurwa, imo. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że byłam przekonana, że książka skończy się w pewien sposób, który dla mnie byłby oczywisty. W jaki po prostu, no myślałam, że ta książka się po prostu inaczej nie może skończyć. A jednak może. Ale nie będę mówić w jaki, bo bym wam zdradziła, jak się nie skończy, chociaż dzięki kotu się kurwa lejecie w to naprawdę. Z wami nagrywać poważnego vloga to kurwa ino roz! Dziękuję. No. Myślę, że część osób może się skapnąć, o czym myślę. Ale nie piszcie o tym w komentarzach. Niech część może, która nie czytała, a nie wie, o co mi chodzi, niech ma nią niespodziankę. W każdym bądź razie zaczęłam sobie tak czytać, bo mówię, akurat to będzie mi się lepiej zasypiało, nie? No, dojechałam, mówię, tak do części drugiej. Czyli w sumie na pierwszy rzut przeczytałam 50 stron. Miałam godzinę do live'a, więc tą godzinkę się przespałam. Później byłam na live'ie średnio przytomna. Po live'ie mówię, no to po live'ie się chociaż położę, się prześpię, a może później zrobię nocnego live'a. Teraz się kurwa położyłam, przespałam. Przeczytałam do 160 którejś strony, nie? Mówię, dobra, no to jak i tak już nie śpię, jestem w sumie rozbudzona, bo książka mnie wciągnęła.
To mówię, no to sobie zrobię live'a. No niestety okazało się, że Twitch się, bo są jakieś tam kurwa zawody na tym Twitchu. Czat ma lagi, powiedzmy, minutowe. A jednak jeżeli się streamuje coś z gry, to warto, żeby były jakieś komentarze na bieżąco, czy też rady, a nie po minucie. Więc pomimo tego, że czat później teoretycznie zaczął działać w miarę okej, to już stwierdziłam, że chyba jednak spasuje. Poszłam na moment grać w TFA, ale nie, po prostu ciągnęło mnie do książki, mówię, Kina, idziesz, czytasz. Książka ma w sumie 200, bodajże 18 stron tekstu. No. Dzięki za wiadomości na fejsie. Jest godzina 5:30 nad ranem. To jest moje drugie podejście do tego filmu. Nie wiem, jakoś tak nie mogę się do końca wysłowić. I to i tak będzie długie, kurwa mać. Słuchajcie, w każdym bądź razie przeczytałam tą książkę w jedną noc. Tak naprawdę, no totalnie w jedną noc. Nie mogłam się oderwać, nie mogłam sobie darować pomimo całego zmęczenia, tego, że oczy mi się momentami kleiły. Jednak akcja toczyła się tak, że nie mogłam tej książki odłożyć. I dawno nie czytałam książki, która by mnie tak wciągnęła. Powiem szczerze, że troszkę się boję tego filmu ze względu na to, że filmy zazwyczaj są troszkę gorsze. Książka jest krótka, film trwa prawie godzinę 50, czy tam godzinę 40. Więc jest szansa, że za dużo nie opuścili. Natomiast strasznie się boję, że dużo pozmieniali, a ja jestem świeżo po przeczytaniu książki i będę to bardzo widzieć. Tak miałam z Diabeł ubiera się u Prada. Myślałam, że ich tam po prostu rozpieprza. Chociaż film jest genialny, uwielbiam Meryl Streep. Tak po prostu rozjechanie między książką a scenariuszem mnie rozwaliło. Talibie, możesz kurwa przestać, dziękuję. Także słuchajcie, po prostu książka wciąga, totalnie wciąga. I występuje w niej sporo postaci, ale każda jest opisana w taki sposób, są tak podane cechy charakteru, tego mi czasem brakuje w książkach, że ciężko jest mi się połapać po pewnym czasie, kto jest kim i tak dalej. W Charlie jest to tak opisane, że bez problemu byłam w stanie ogarnąć, o kim mowa. Także no słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że myślę, że nie żałuję, że na tą książkę tak późno trafiłam. Myślę, że jakbym ją przeczytała w dużo młodszym wieku, bym jej tak nie ogarnęła. Słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że myślę, że tą książkę każdy odbiera inaczej. W sensie takim, że każdy ma inne doświadczenia życiowe. Myślę, że osoby bardziej doświadczone w sposób negatywny przez życie bardziej intensywnie tą książkę odbiorą. Jak mówiłam, skończyła się w sposób, w którym nie spodziewałam się skończy. Pozostał taki troszkę lekki niedosyt, ale to jest akurat bardzo pozytywne, bardzo to lubię. Dała mi ta książka wiele do myślenia. Wiele do myślenia o życiu, o tym, czym jest dla mnie przyjaźń. Jak to naprawdę, zwłaszcza tutaj końcówka książki, jak przyjaźń funkcjonuje w moim życiu, jaka jestem dla moich poszczególnych przyjaciół. I jak w ogóle funkcjonuje między ludźmi. Bardzo fajnie wpłynęło mi to na psychę. Bardzo lubię takie książki, które wiecie, na zasadzie, czy teoretycznie kończę książkę, tak? Kończę książkę, zamykam ją, jednak zostawia ona w mojej głowie pewien niedosyt, tak? I zaczynam myśleć o różnych sprawach. Teoretycznie książkę, którą już skończyłam, jest dalej gdzieś przetwarzana i tak jakbym czytała ją dalej, tak? Jestem w stanie bardzo fajnie ją, zresztą jeden z fragmentów książki, jestem w stanie ją, ci, którzy czytali, zrozumieją, że ja tej książki nie pochłonęłam jak gąbka, ja ją przefiltrowałam przez siebie. Bardzo, myślę, tutaj będzie pasował ten cytat, takie mam przynajmniej uczucia po przeczytaniu tej książki. Jeżeli nie czytaliście, to ja wam ją polecam, biorąc pod uwagę, że jest z 99 roku, bardzo możliwe, że znajdziecie ją w bibliotece, a tak jak mówię, książka kosztuje 25 zł, nawet jeżeli nie chcecie iść do biblioteki, chcecie mieć ją chociażby u siebie, czy cokolwiek, możecie ją sobie kupić, bo jest tak naprawdę tania. Nie jest za gruba, ale jest tania i naprawdę, powiem wam szczerze, że bardzo łatwo i szybko się czyta. Pewnie większość też tak ma, że czyta po rozdziałach, tak? I tutaj ta książka ma mały kruczek, bo tu nie ma rozdziałów jako takich. Są trzy albo cztery części, chyba cztery? Chyba trzy plus epilog, o ile się nie mylę. W każdym razie ona się nie składa z takich stricte rozdziałów, składa się właśnie z listów. I słuchajcie, większość tych listów jest taka dość krótka.
Także po prostu się je, wiecie, czyta się jeden, po czym, a kurczę, no takie krótkie, to przeczytam sobie może jeszcze jeden. I wciąga jeszcze gorzej niż czytanie od rozdziału do rozdziału. Nie, ma cztery części plus epilog, okej. Czyli składa się tak jakby z pięciu części. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, jeszcze nie czytaliście, jeżeli nie oglądaliście filmu, to najpierw przeczytajcie książkę. To wam jestem w stanie z góry powiedzieć, pomimo nieoglądania filmu, tak jest zawsze lepiej. Przeczytajcie sobie, jak mówię, nawet ci, którzy mają jakieś tam wątpliwości odnośnie czytania, bo na przykład nie lubią czytać długich książek i tak dalej, to książka jest krótka, możecie ją sobie bez problemu przeczytać. Ja myślę, że w kolejnym vlogu, nie wiem czy on będzie dzisiaj czy jutro, bo jeszcze dzisiaj wieczorem będzie Left 4 Dead, powiem wam, co sądzę o filmie, bo zaraz mam w planie go obejrzeć i to obejrzeć go w całości, gdyż myślę, że to nie jest film do oglądania na parę razy, także jeszcze pomimo tego, że dalej jestem zmęczona i niewyspana, pomimo tego, że jest godzina w pół do szóstej nad ranem, ja będę i tak oglądać ten film. I obejrzę go w całości, mam nadzieję. Także słuchajcie, zainteresujcie się, bo może książka, która tak naprawdę, której nie ruszyliście, bo myśleliście, że wam ona nie podpasuje, tak jak myślałam to ja, jednak coś zmieni, tak? Zaryzykujcie, myślę, że warto. Myślę, że warto. Ja się teraz biorę za oglądanie filmu. Powiem wam szczerze, że oprócz Emmy Watson i ogólnie pierwsza strona książki, tak? Mamy plakat z filmu, jest Emma Watson, jest dwóch typów, których za bardzo nie kojarzę. Przy czym, jak się przyjrzałam teraz na samym początku reszcie obsady aktorskiej, czyli tym, których nie grają głównych ról, są bardzo dobrzy aktorzy, więc jestem dobrej myśli. Także ja się biorę za oglądanie filmu. Mam nadzieję, że się za bardzo nie wynudziliście na tym świecie według kina. Mam nadzieję, że część osób sięgnie sobie po tą książkę. Ja muszę jeszcze raz z tego serca podziękować mojemu braciszkowi. Kolorowo kocham cię i dziękuję, że podesłałeś mi tą książkę, bo jest mega awesome, zajebista. I wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Jeżeli czytaliście Charlie'ego, to piszcie mi swoje opinie w komentarzu, tylko bez spoilerów, pamiętajcie, dla tych, którzy nie czytali. I standardowo trzymajcie się i cześć! Complete.